Jesteśmy w tym momencie na osiedlu. Jesteśmy w tym momencie na osiedlu Hardopadły w Tylmanowej w gminie Ochotnica. W dniu wczorajszym miała miejsce nawałnica, która uszkodziła infrastrukturę drogową w postaci nawierzchni drogowych, przepustów oraz wszystkich odwodnień. Akcja została natychmiast uruchomiona. Na miejsce udała się Straż Pożarna oraz ekipy z ciężkim sprzętem, koparki. Akcja trwała do późnych godzin nocnych. Na obecną chwilę nie zgłoszono bardzo dużych strat, jeśli chodzi o mieszkańców. Miały miejsce lokalne podtopienia w małej ilości budynków, natomiast największe straty są oczywiście w infrastrukturze technicznej. Które osiedle najbardziej ucierpiały? Najbardziej ucierpiały dwa osiedla. Osiedle Piszczki w Tylmanowej oraz Hardopadły. W Ochotnicy Dolnej ucierpiało osiedle Ligasy, w którym został zatkany przepust i woda wdarła się do jednego z budynków mieszkalnych. W tym momencie trwa szacowanie szkód. Wójt udał się do Krakowa na polecenie wojewody, aby omówić bieżącą sytuację i zapadnie decyzja o wpisaniu gminy Ochotnica do strat powodziowych. Trwa sprzątanie. Oczywiście mieszkańcy pytają. W tym momencie trwa sprzątanie, tak aby udrożnić przejazd na tych osiedlach, gdzie wystąpiły straty.